Kowala jest miejscowością malowniczo położoną na południe od Radomia. W latach 20. i 30. ubiegłego wieku Kowala nie była wsią zamożną, ale ze względu na swoje położenie na ważnym szlaku komunikacyjnym z Radomia do Krakowa, zasięg terytorialny i zaludnienie, miała znaczenie kulturalne, gospodarcze i administracyjne. Ważne miejsce zajmowała Szkoła Powszechna, która istniała tutaj od 1916 roku. Próby powołania szkoły miały miejsce już w 1904 roku, jak podaje Maria Tarnasiewicz w szkicach o Kowali obecnej i dawnej. W tymże roku na zebraniu wiejskim ówczesny właściciel Kowali, Władysław Kuźnicki, zaproponował chłopom, że podaruje im 4 morgi pola pod budowę szkoły, pod warunkiem, że gospodarze sprzedadzą tzw. szkółkę, czyli 4 morgi pola wydzielone przy uwłaszczeniu po powstaniu styczniowym, a za uzyskane ze sprzedaży pieniądze oraz z kilkudziesięcioletniej dzierżawy gruntu rolnego wybudują szkołę. Jednak zacofani i podejrzliwi chłopi, obawiając się jakiegoś podstępu ze strony dziedzica, nie zgodzili się na te propozycje. W 1916 roku, dzięki staraniom Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej, powstawały szkoły w miejscowościach nieobjętych dotąd siecią szkolną, między innymi Szkoła Powszechna w Kowali. Szkoła została ulokowana w budynku zajmowanym przez karczmę, stojącym na skrzyżowaniu dróg z Radomia do Rudy Wielkiej i Wierzbicy oraz drogi prowadzącej z jednej strony do wsi Kowala, a z drugiej obok sadu dworskiego do zabudowań majątku Kowala i dalej do Rożek. Był to już wówczas budynek stary, drewniany, pokryty papą, otynkowany, z małym zadaszonym gankiem. W 1917 roku nastąpiło przejęcie szkolnictwa przez władze polskie. Pierwszym inspektorem szkolnym Radomia i powiatu radomskiego został ksiądz Jan Gralewski, który objął bezpośrednio władzę nad 110 szkołami w powiecie i 24 w Radomiu. 1 września 1919 roku szkołę w Kowali przekształcono na dwuklasową. W tym roku również wprowadzono na całym obszarze Polski powszechny obowiązek szkolny dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Do pracy w Kowali przybyła nowa nauczycielka, 17-letnia wówczas absolwentka Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu, Maria Goworkówna. Kierownictwo szkoły objął nowy nauczyciel, Jan Tarnasiewicz. Zanim jednak rozpoczniemy wspomnienie o tym niezwykłym człowieku, zajrzyjmy w karty historii. Jan Tarnasiewicz, nauczyciel, bibliotekarz, społecznik, urodził się 25 listopada 1893 roku w Radomiu, w rodzinie rzemieślniczej, jako trzecie dziecko Karola Tarnasiewicza i Emilii Ludwiki Stefańskiej. Osierocony we wczesnym dzieciństwie najpierw przez matkę, potem przez ojca, został oddany przez dalszą rodzinę do przytułku pod nazwą Ochronka nr 1 na Starym Mieście w Radomiu, prowadzonym z funduszów społecznych. Kiedy Jan rozpoczął edukację, szybko zorientowano się, że nie miał predyspozycji do zgłębiania tajników rzemiosła, natomiast wyróżniał się dużą inteligencją, pracowitością i chęcią do nauki. Przez pierwsze 3 lata uczył się w szkole podstawowej przy ulicy Wałowej, w której językiem wykładowym był język rosyjski. Następnie w ochronce zorganizowano nauczanie w języku polskim, które od 1905 roku odbywało się pod patronatem macierzy szkolnej. W latach 1909-1912 uczył się w polskiej szkole w ochronce i jako samouk przygotowywał do egzaminów nauczycielskich. Do egzaminów przystąpił w Radomiu. Niestety kolejne 3 podejścia zakończyły się niepowodzeniem. Niezrażony i zahartowany w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi od najmłodszych lat, postanowił przystąpić do egzaminu państwowego w Petersburgu. Problemem pozostawała słaba znajomość języka rosyjskiego, jednak i na to znalazł sposób. Bazując na doskonałej pamięci, Jan zaznaczył sobie akcenty w tekście całych partii materiału i nauczył się ich na pamięć.
Do Polski wrócił ze zdanym pomyślnie egzaminem i dyplomem nauczyciela szkoły podstawowej. Następnie jako poddany rosyjski, skończywszy 21 lat, został z powodu wojny zmobilizowany do wojska, co wiązało się z wyjazdem do Rosji do Woronerza. W 1917 roku na skutek wybuchu rewolucji październikowej z wojska zwolniono nauczycieli. Do Polski wrócił w sierpniu 1918 roku, posługując się cudzymi dokumentami, ponieważ w porewolucyjnej Rosji trudno było o pozwolenie na wyjazd. W październiku 1919 roku objął funkcję kierownika szkoły w Kowali, w której uczył wraz z żoną Marią, absolwentką seminarium nauczycielskiego w Radomiu. Zawód nauczyciela w odrodzonej Polsce miał dla Tarnasiewiczów szczególne znaczenie. Był swego rodzaju misją generacji pracy u podstaw, pokolenia wychowanego w tradycji patriotycznej walki niepodległościowej. Moje wspomnienie o Janie Tarnasiewiczu, którego jestem najstarszą wnuczką, sięga głębokich lat dziecinnych. Najpierw sama z rodzicami, głównie z mamą, przyjeżdżałam tutaj spędzać okres wakacji. Jako że rodzice po wojnie wyjechali na Śląsk, tam się zresztą też urodziłam. Później razem z siostrami przyjeżdżałyśmy tu do Kowali, bądź do pobliskiej Dąbrówki, która była rodzinną wsią naszego taty, Stanisława Warchoła. Po prostu Kowala jest dla mnie wspomnieniem bardzo jakimś takim promiennym, jasnym. Dziadek jawi mi się jako osoba bardzo ciepła, zresztą to wynika też z listów, które pisał do mamy, do nas z racji na przykład uroczystości, imienin, życzenia posyłał. Był zainteresowany naszym kształceniem. Rozmowy z nami były, tak jak w tej chwili na to patrzę z perspektywy, przesiągnięte pewną mądrością życiową, bo w swoim życiu bardzo wiele przeżył. Był osierocony w wieku 6 lat i wszystko rzeczywiście zdobywał jakimś własnym uporem, no nie powiem, zdolnościami. I tutaj stoimy, z tyłu jest kościół kowalski, bardzo piękny zresztą. Zwykle było tak, że w czasie wakacji, w okresie jak spędzaliśmy już wakacje, jak mówiłam, w pobliskiej Dąbrówce, to w niedzielę przychodziło się tu do tego kościoła na mszę świętą i potem po mszy schodziliśmy z górki na dół do dziadka. Oczywiście on miał wtedy drugą rodzinę i tam byliśmy przyjmowani śniadaniem, siedziało się, rozmawiało na różne tematy. Później przechodziliśmy do biblioteki, bo w tym czasie dziadek prowadził bibliotekę gminną. No i proponował nam różne książki, zresztą omawiało się też. Pamiętam, jak się zaczytywałam między innymi Sławą i chwałą Iwaszkiewicza. W 1919 roku zarówno mój dziadek, jak i babcia dostali przydział do szkoły w Kowali. Warunki zarówno szkolne, jak i bytowe były nie najlepsze. Otóż początkowo zarówno uczyli, jak i mieszkali w dawnym budynku karczmy, który jest tutaj za mną odtworzony. No, wygląda on może malowniczo, natomiast na dłuższą metę niestety był dosyć takim miejscem trudnym. Z zapałem pracowali na rzecz wsi, dbając szczególnie o rozwój edukacji i kultury. Maria Tarnasiewiczowa przygotowywała przedstawienia teatralne, opracowała monografię Szkic o Kowali obecnej i dawnej, opublikowaną w Naszych drogach w 1931 roku. W latach 30. dziadkowie zdecydowali się na swój dom. Jednakże, żeby
wesprzeć lokalowo szkołę, jedno z pomieszczeń zostało przeznaczone na salę szkolną. W tej sali szkolnej uczyła zarówno moja babcia, Maria z Goworków-Tarnasiewiczowa, jak później po wojnie druga żona dziadka, Helena z Kików-Tarnasiewiczowa. Marię i Jana Tarnasiewiczów wspominają dawne uczennice szkoły w Kowali. Mój ojciec był działaczem ludowym, takim jak pan Dujka. I właściwie chodził do szkoły i uczył go pan Tarnasiewicz polskiego. Z tego, co opowiadał, to właśnie był takim wybitnym nauczycielem, którego bardzo szanowali tutaj nie tylko młodzi ludzie, ale i starzy. Był bardzo przystojny pan Tarnasiewicz, bardzo ładny, zawsze był w białej koszuli, zawsze był taki zadbany, proszę pani, ja pamiętam jak dziś. Pan Tarnasiewicz uczył mnie niewiele, dlatego że uczył starsze klasy. Klasę szóstą i siódmą łączył te klasy i uczył w swoim domu. A mnie więcej uczyła pani Tarnasiewicz, Helena. Od czwartej klasy zaczęła mnie uczyć. Była bardzo dobrą nauczycielką. Uczyła mnie geografii. Przyjaźniłyśmy się później w czasach, kiedy już dorosłam. Zostałam sąsiadką pani Tarnasiewicz. I przyjaźniłyśmy się z panią Tarnasiewicz, z córką pana Tarnasiewicza, panią Warchołową. Czasy były ciężkie, proszę pani. My to żeśmy chodziły z Dąbrówki daleko, żeśmy miały do szkoły. Chodziło nas, dużo dzieci chodziło, ale to było ciężko. Nie miałyśmy wtedy butów, nie miałyśmy wtedy nawet ubrań dobrych. Przychodziłyśmy do domu, lampa się paliła, bo nie było światła wtedy. Trudno było nawet lekcje odrobić. No także ciężko było wtedy. Ja opowiadam swoim wnuczkom, to one nie dowierzają. Babciu, to jest niemożliwe, że tak było. Teraz nie wierzą, że tak było. Tarnasiewicza tylko pamiętam, jak chodziliśmy do pani Tarnasiewicz, bo brałam udział w takich tańcach, no tam jako dzieci tańczyliśmy i ona przetrzymywała takie ubiory, stroje, przebieraliśmy się u niej w mieszkaniu. To z tego, co go pamiętam, to zawsze taki wyższy pan był, spacerował sobie z fajeczką, no i to pana Tarnasiewicza tylko z tego pamiętam. Ja pana Tarnasiewicza poznałam w dzień pogrzebu pierwszej żony Marii. Z ojcem poszłam za rękę, bo byłam dzieckiem jeszcze. Niosłam wiązankę do kościoła, ceremonie pogrzebowe się odbyły i ojciec mój, nie wiem o czym rozmawiał z panem Tarnasiewiczem, bo to był pan kierownik. W tym roku samym, w lipcu to było na początku, ojca zabierają do, przyjechali policjanci z Orońska, kują w kajdany. My się żegnamy, bo to był wóz konny, to nie był taki transport jak w tej chwili, z płaczem. A pan Tarnasiewicz się dowiedział o tym wszystkim. Przyszedł tym wichaniu, pozwól na matkę, bo matce była Anna. Pozwoliła i objął nas opieką. Pięcioro nas w domu było. Ja byłam najstarsza. I miał kontakt z matką, z nami. I kazał mnie ubrać, żebym przyszła do szkoły. To był pierwszy dzień po pogrzebie żony Marii. I dał mi tak, jak dzisiaj są gazety. I mówi tak, jak się będzie ktoś pytał, to powie, że to się nazywa ster. Żebym czytała i żebym się uczyła pisać. Ale ja byłam taka nierozgarnięta, że tak pisałam te litery w gazecie, ale to był okres wojny, 43 rok. I cały czas z nami miał kontakt z matką. Wspomnienia mam takie o panu Tarnasiewiczu, kierowniku. Był taki uczuciowy i interesował się tymi dobrymi rzeczami. Także to mam tylko takie wspomnienia o nich wszystkich w ogóle. I o pani Helenie, bo moje dzieci uczyła, córkę, syna w ogóle. To byli ludzie tacy, co mało się spotyka w tych czasach dzisiejszych.
jak był pan Tarnasiewicz. Był to przystojny, bardzo wysoki pan i bardzo elegancki zawsze. Także wszystkim się podobał, że był taki ubrany. Na wsi różnie ludzie tu byli ubierani, a pan Tarnasiewicz zawsze był elegancko ubrany. Tak jak miał białą koszulę, był zawsze ubrany. Pani Tarnasiewiczowa to była trochę taka kurka domowa, ale bardzo dobra nauczycielka, która uczyła geografii. Potrafiła nam opowiadać nie wszystko tak, jakbyśmy widziały w rzeczywistości. W tej chwili nie ma takich możliwości, nie było, żeby zobaczyć, nie było telewizji, tylko tyle, co w radiu, ale pani Tarnasiewicz opowiadała wszystko. W 1945 roku poszłam do szkoły do pierwszej klasy. I pierwszy rok była nauka wtedy w Pałacu Dworskim. Pani Tarnasiewiczowa uczyła mnie od pierwszej klasy aż jeszcze do siódmej. Miało być otwarcie tej nowej szkoły i pani Konopkowa miała wolną godzinę, wymieniała nam książki z biblioteki. No i powiedziała, żeby coś ułożyć, jakiś wierszyk na temat tej nowej szkoły. I ja podczas tej godziny lekcyjnej tak pomyślałam i ułożyłam taki wierszyk o tej nowej szkole. Ten wierszyk pamiętam go do dziś. Na niedużym pagórku, otoczonym drzewami, stał tam pałac dziedzica, później szkołą nazwany. Był on stary, zniszczony, z niedużymi oknami, a w nim gwarno, wesoło idą dzieci z książkami. I tak trwała nauka 6 lat w dworku dziedzica. Dziś tam smutno i cicho, szkołą jest kamienica. Kamienica piętrowa z oknami dużymi, wżywa dzieci do szkoły wroty otwartymi. Idą tam dzieci, robotników i chłopów. Dar to Polski Ludowej dla tych mas szerokich. Dziękujemy ci, Polsko, za ten dar tak duży, który przez lat dziesiątki mile będzie nam służył. Ja zaczęłam edukację w 1946 roku. W dworku państwa Waleskich, w ostatniej klasie, w siódmej, czy mogę powiedzieć, zmarł Stalin. Ja to pamiętam, bo przyszedł pan kierownik, oczywiście baczność, minuta ciszy, no i wszyscy na baczność stoimy, a dwóch chłopców przede mną siedziało w ławce i jeden drugiego tam trochę po tego i pchy. Dostali po 5 łap na każdą rękę, dlatego że nie uczcili tej minuty ciszy, tylko przerwali śmiechem. Nauczycielem mojego taty był pan Jan Tarnasiewicz. Moi rodzice przygarnęli ludzi wysiedlonych z Zabuga i to była siostra rodzona pani Tarnasiewiczowej Heleny, jej matka i jej szwagier od drugiej siostry. I te osoby mieszkały u nas w domu. W 1956 roku 9 czerwca w Rudzie Małej wybuchł pożar. Zostaliśmy bez dachu nad głową. Spaliły się wszystkie budynki. Spaliło się 10 gospodarstw. Były takie miejsca, że się u niektórego spaliło mieszkanie, została obora czy stodoła. U nas natomiast spaliło się wszystko. Zostaliśmy pod gołym niebem. Naprawdę, pod gołym niebem. I wtedy pani Tarnasiewiczowa ze swoją mamą odezwały się do nas. Mama dostała taką robioną, wełnianą, niebieską chustę, dużą, od tej babci, żeby mamie było ciepło. Dostała jakąś torebkę, dostała jakieś noże, jakieś widelce, bo my nie mieliśmy kompletnie nic. Została tylko studnia i poopalane stworzenia. Pan Tarnasiewicz we wspomnieniach mojego ojca był takim guru, bardzo
znał się na gospodarstwie, mimo to, że moi rodzice mieli duże gospodarstwo rolne, ale korzystali z takich nowości. Na przykład hodował pan Tarnasiewicz kury. To były takie rasy nowe, na ówczesne czasy bardzo ważne to było, bo na wsi były tam tylko zielononóżki i innych kur nie było. A tutaj pan Tarnasiewicz sprowadzał jakieś inne rasy tych kur i to było takie bardzo ważne i to pamiętam. W 1932 roku Jan Tarnasiewicz zdecydował się na postawienie domu, w którym jedno z pomieszczeń przez długi czas służyło za salę szkolną. W późniejszym czasie mieściła się tam biblioteka gminna. Do roku 1965, w którym to roku dziadek zmarł, prowadził bibliotekę właśnie tutaj, bibliotekę gminną. Przychodziliśmy do tej biblioteki co niedziela, żeby wypożyczać książki. Pan Tarnasiewicz doszedł do wniosku, że najlepiej czytelnikom będzie, jak będzie biblioteka otwarta w niedzielę po kościele. I jak już zaczęłyśmy czytać, siostrę miałam młodszą o jeden rok, zaczęłyśmy czytać bardzo wcześnie, to już chodziłyśmy do biblioteki. Pan Tarnasiewicz nam pokazywał książki, co można jeszcze przeczytać. Wypytywał nas, co czytałyśmy, co już wiemy. Niewiele było tych książek dla dzieci. My w domu miałyśmy sporo książek, a coś tam pan Tarnasiewicz jeszcze przywoził, dokupił i wtedy szybko po kościele biegłyśmy z górki prosto do biblioteki. Było bardzo dużo czytelników w bibliotece w niedzielę. Wszyscy po kościele przychodzili do biblioteki. Nie było żadnej placówki kulturalnej, mimo to, że Urząd Gminy był tu w Kowali, ale placówki kulturalnej nie było żadnej. Jedynym człowiekiem, który się zajmował rozpowszechnianiem książki i kultury, to był właśnie pan Tarnasiewicz. Ja właściwie kończyłam technikum odzieżowe i po tym technikum zaczęłam pracować w bibliotece. Zaczęłam studiować zaocznie i skończyłam pedagogikę, ale cały czas prowadziłam bibliotekę. Więc biblioteka to było moje życie. Przez 40 lat pracowałam w tej bibliotece. Miejsce było wspaniałe. W tym starym budynku, gdzie mieszkali państwo Tarnasiewiczowie, była taka weranda, na której się skupiało życie towarzyskie. I biblioteka to jakoś tam umożliwiała. Szkoła w Kowali brała udział w wielu akcjach społecznych związanych ze sprawami wsi i kraju. Wszystkie zdarzenia były zapisywane w kronice szkolnej, która dzisiaj stanowi bogate źródło wiedzy o historii szkoły. 11 listopada 1932 roku, w 14. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Kowali odbyło się uroczyste poświęcenie pomnika Żwirki i Wigury. Pomnik stanął na placu naprzeciwko szkoły. Na jego podstawę kamienie znosiły dzieci szkolne z całej gminy. O późniejszych losach Jana Tarnasiewicza opowiada jego wnuczka. Pracował do wybuchu wojny, do 1 września 1939 roku. Później, co ciekawe, miejsce, w którym mieszkał i w którym jednocześnie była szkoła, było również w pewnym sensie ośrodkiem nauki konspiracyjnej. Nasza mama, jej brat, czyli dzieci Jana Tarnasiewicza, prowadzili tajne komplety. Oczywiście to nie były duże komplety, to powiedzmy sobie było tak mniej więcej czworo, sześcioro dzieci, mniejszych, starszych, ale oni później zdawali przed komisją, która była w Radomiu. Dom Jana Tarnasiewicza był taką skrzynką kontaktową oddziału AK, który się tutaj na tym terenie mieścił i nasza mama Emilia, jako pseudonim Marta, taki miała, była na nasłuchu radiowym. Radio skądś tam zostało zdobyte.
przez naszego ojca i mama w piwnicy odsłuchiwała wiadomości z Londynu. Było wiadomo, że jakaś melodia, która się powtórzy o określonej porze trzykrotnie, oznacza, że w danym miejscu o danej godzinie nastąpi zrzut. No i właśnie mamy zadaniem było słuchanie, czy na przykład melodia Umarł Maciek Umarł, było wiadomo, że to będzie sygnał zrzutu, będzie. No i rzeczywiście tak było. W czasie wojny Maria Tarnasiewicz została przez władze niemieckie zwolniona z pracy. Zmarła w 1943 roku na nieuleczalną wówczas jeszcze gruźlicę. W 1945 roku Jan Tarnasiewicz ożenił się powtórnie z Heleną z domu Kik, również nauczycielką w szkole w Kowali. Losy Jana Tarnasiewicza związane ze szkołą zostały udokumentowane w kronikach szkolnych. Znajdziemy w nich bogaty zapis dokumentujący jego działalność społeczną w okresie międzywojennym, w czasie wojny i po wojnie. W historię szkoły w Kowali wpisują się ciekawe losy jej sztandaru. Sztandar miał swoją własną historię, o której warto jest opowiedzieć, dlatego że jest to historia jak do filmu. 8 września bodajże, ile dobrze pamiętam, na teren Kowali wkroczyli Niemcy. Kierownik Tarnasiewicz wszystkie dokumenty zabezpieczył. Sztandaru nie zabezpieczył. Sztandar, który był wykonany własnym sumptem, bo to był sztandar, który został zaprojektowany przez syna pana Tarnasiewicza, wykonany przez miejscowe hafciarki z Kosowa, panie Załęckie. Ten sztandar no, spodobał się Niemcom, wyciągnęli z pokoju kierownika ten sztandar i z tym sztandarem, tak jak opowiadają tutaj, tak jak zostało gdzieś tam zapisane, powiewając tym sztandarem odjechali z Kowali. Wszystko wskazywało na to, że sztandar zaginął. Po wojnie pani Emilia Warchoł, która przeniosła się z Kowali, córka pana Tarnasiewicza, która przeniosła się z Kowali wraz z mężem do Rybnika, przyjechała tutaj z panem po meble. Z panem miejscowym kierowcą przyjechała po meble. I kiedy u jednego ze swoich znajomych w domu zobaczył makatkę, która wisiała i na tej makatce była właśnie Kowala, skojarzył, że to może być ta Kowala, w której on był. Poprosił panią Emilię Warchoł. Pani Emilia Warchoł bez problemów rozpoznała sztandar szkoły, bo te litery, które były zaprojektowane przez pana Zygmunta Tarnasiewicza, były takie bardzo fantazyjne. No i tym sposobem po latach wojny, w 1948 roku, jeżeli dobrze pamiętam, sztandar szkoły znalazł się z powrotem w rękach pana Tarnasiewicza. Pan kierownik Tarnasiewicz sam osobiście pojechał po ten sztandar. Przywiózł ten sztandar. Niestety czasy już były nieco inne. Sztandar, na którym było Matko Boska, módl się za nami, niestety nie mógł wisieć, nie mógł być sztandarem szkoły w Kowali. I ten sztandar był przez państwa Tarnasiewiczów przechowywany do lat 80. W roku 1980 albo 81 przez rodzinę państwa Tarnasiewiczów sztandar uroczyście został oddany szkole w Kowali. Kiedy Jan Tarnasiewicz w 1951 roku w nowej powojennej rzeczywistości przeszedł na emeryturę, zaproponowano mu poprowadzenie biblioteki gminnej. Jan Tarnasiewicz, wciąż aktywny i czynnie uczestniczący w życiu społecznym Kowali, chętnie podjął się tego zadania. Później, po wojnie, ponieważ dziadek już przeszedł na emeryturę, no, zainicjował powstanie biblioteki gminnej. Więc również cały czas praca nad rozwojem, że tak powiem, kultury, nie powiem duchowości. Jako kierownik tej biblioteki, o ile mi wiadomo, miał również pieczę nad filiami bibliotek, które były w terenie.
stał drewniany duży dom, w którym była biblioteka. Biblioteka mieszczyła się w dwóch pomieszczeniach, a po drugiej stronie były normalne mieszkania. A jak się wchodziło do biblioteki, to zapraszał na te półki, wszystko było poukładane zawsze. Zapraszał na te półeczki, żeby sobie wybierać, tylko prosił, żeby kartek nie zakładać, nie wolno zakładki kłaść albo kawałeczek papieru, ale nie wolno było kartki łamać. Był to dom otwarty dla ludności tutejszej, jako że stał w centrum wsi, a dziadek miał to do siebie, że pomagał komu mógł. Jak mój brat studiował, pan Tarnasiewicz, jak nie miał książek, to ściągał do mojego brata. Po prostu ściągał, pożyczał, przywoził, nawet rowerkiem przyjeżdżał na Rudę, żeby, bo wtedy mieszkaliśmy jeszcze na Rudę, żeby temu mojemu bratu pomóc. Czytelnictwo kwitło wówczas, ponieważ nie było żadnych takich przekazów. Tylko biblioteka w niedzielę jeszcze po kościele. Ludzie chodzili do kościoła, potem przynosili książki i pożyczali. Bardzo dobrze był księgozbiór zorganizowany jeszcze przez pana Tarnasiewicza, a ja później już ciągnęłam to dalej. Jan Tarnasiewicz zmarł 6 maja 1965 roku. Został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu Kowalskim. Mieszkańcy Kowali pamiętają go jako dobrego, szlachetnego człowieka, który pracował nie dla nagród i uznania, ale dlatego, że pracę cenił ponad wszelkie wartości. Tutaj są groby nie tylko dziadka i babci. W tychże grobach zostali następnie pochowani nasi rodzice, Emilia Starnasiewiczów-Warchołowa i Stanisław Warchoł. W roku 2006 zdecydowałyśmy się na postawienie nagrobka wspólnego, który w tej chwili jest na cmentarzu. No i w miarę możliwości, ale na razie jeszcze te możliwości są, co najmniej raz w roku we Wszystkich Świętych przyjeżdżamy do Kowali. W 2016 roku szkoła w Kowali obchodziła 100-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystości zorganizowanych dla uczczenia jubileuszu przypomniano bogatą historię szkoły, wspominano związanych z nią nauczycieli oraz ważne wydarzenia. Szkoła w Kowali w 2016 roku obchodziła swoje stulecie. To stulecie nie byłoby możliwe, gdyby nie ludzie, którzy zakładali tą szkołę, którzy tworzyli tą szkołę. A wśród tych ludzi najważniejszą rolę, moim zdaniem, odgrywał pan Tarnasiewicz razem ze swoją rodziną. Z panią Marią Tarnasiewicz, z panią Heleną Tarnasiewicz. Oni tutaj tworzyli zręby, oczywiście inni nauczyciele też, ale oni tworzyli zręby tej edukacji, która w tej chwili obfituje 5 czy 6 szkołami na terenie gminy Kowala. Zakładali tą szkołę w bardzo trudnych warunkach, bez lokalu, bez podręczników i radzili sobie z tym doskonale. To byli ludzie, którzy byli pełni zapału, a w momencie, kiedy powstała Nowa Polska w 1918 roku, no to dla nich to było po prostu coś wspaniałego i starali się naprawdę zrobić tutaj bardzo dużo. Jestem nauczycielką z wyboru. Wydaje mi się, że w jakiś sposób też potrafię ocenić i docenić jego stosunek do tego zawodu, że w jakieś takie oddanie, pasję w przekazywaniu wiedzy, pomoc uczniom, bo nieraz się słyszało, opowiadał o przeróżnych sprawach tutejszych dzieci, które no nieraz miały problemy z nauką i on starał się za wszelką cenę im dopomóc w tych trudnościach. Także też uważam, że jako pedagog w mojej ocenie, no to była postać naprawdę nietuzinkowa. Warto też pamiętać o tym, że pan Tarnasiewicz bardzo dbał o takie rzeczy, o takie tradycje. Dlatego też w szkole w Kowali rok szkolny był bardzo dobrze zorganizowany. Dzieci na samym początku zawsze przychodziły do szkoły, był popis.
Na półrocze był popis, na zakończenie roku był popis. Dzieci mogły się wykazać. Przy tym młodzież pod kierunkiem pana Tarnasiewicza brała udział w wielu akcjach takich czysto patriotycznych. Obchodzono wszelkie urodziny. Urodziny prezydenta Mościckiego, urodziny prezydentowej Mościckiej. Obchodzono, nie mówiąc już o tym, że kiedy pociąg z Piłsudskim tutaj wjechał do Rożek, to cała młodzież Kowali poszła, żeby włożyć wieniec właśnie od młodzieży ze szkoły w Kowali. A więc te wszystkie działania pana Tarnasiewicza sprawiły, że ta szkoła w Kowali to jest taka wyjątkowa szkoła, która nie jest pusta. Ona jest pełna właśnie takich wspomnień, które warto jest zachować. Te wspomnienia żyją. Żyją na kartach kroniki, te wspomnienia żyją w pamięci jeszcze uczniów pana Tarnasiewicza. No i tak mam nadzieję, że będą żyły jeszcze w następnych pokoleniach. Na pewno trzeba młodemu pokoleniu pokazać pewne wartości, pewien etos pracy nauczyciela, pewne zaangażowanie dla lokalnej społeczności. Jakie były możliwości w tamtych czasach? Jak to było ciężko? Bo pamiętajmy, że wracamy kilkadziesiąt lat wstecz. Z punktu widzenia tutaj gminy jest to bardzo miłe, że możemy się pochwalić takimi mieszkańcami, którzy, prawda, tą swoją ideą, tą pracą, zaangażowaniem wdrażali oświatę tutaj dla rozwoju lokalnej społeczności, że to jest słuszny cel, dobry, żeby te wartości pana Jana Tarnasiewicza wspominać, i cieszę się bardzo, że gmina Kowala może być dumna z tego i pokazywać w tej chwili młodemu pokoleniu.